Część Rosjan zmienia zdanie o wojnie w Ukrainie. Najnowszy sondaż sondaż. Powoli spada poparcie Rosjan dla wojny w Ukrainie. Zdecydowana większość Rosjan nadal popiera wojnę w Ukrainie, wynika z sondażu Instytutu Centrum Lewada. Ale to poparcie wydaje się słabnąć. Tylko 27% ankietowanych uważa, że wojska rosyjskie dokonują postępów zgodnie z założeniami. Ostatnie badania opinii publicznej wskazują na spadek akceptacji mieszkańców Rosji dla wojny w Ukrainie. Według sondaży, ponad dwa miesiące od rozpoczęcia wojny, tylko 74% obywateli nadal generalnie popiera wojnę, nazywaną oficjalnie specjalną operacją wojskową. Wynika to z danych Rosyjskiego Instytutu Badania Opinii Publicznej Centrum Lewada, na które powołuje się niemiecki portal NTV. Na początku kwietnia poparcie dla rosyjskiej wojny w Ukrainie sygnalizowało jeszcze 81% ankietowanych. Absolutne poparcie dla inwazji wyraża 45% ankietowanych osób. Na początku kwietnia odsetek ten wynosił jeszcze 53%. Największym zainteresowaniem wojna cieszy się wśród starszych Rosjan, którzy mają za sobą przeszłość sowiecką. 71% z nich przyznało, że z uwagą śledzi przebieg działań wojennych, podaje NTV. Natomiast znaczenie niższe jest zainteresowanie wśród osób młodych. Tylko 36% Rosjan w wieku od 18 do 24 lat stwierdziło, że intensywnie śledzi aktualne wydarzenia. Wojna w Ukrainie. Ostrożna ocena danych według sondażu centrum Lewada. 68% ankietowanych nadal uważa, że operacja wojskowa w Ukrainie przynosi postępy. Ale tylko 27% z nich jest przekonanych, że wojska rosyjskie dokonują postępów zgodnie z założeniami. Z kolei 48% spośród krytyków obawia się, że działania wojskowe będą trwały dłużej niż zapowiadano. Niemniej jednak 73% respondentów jest zdania, że Rosja ostatecznie zwycięży. Tylko 15% spodziewa się sytuacji patowej. Nieco mniej Rosjan niż poprzednio uważa, że NATO jest agresorem w konflikcie. Według Centrum przekonanie o tym spadło z 60% do 57%. Jak pisze portal NTV, Centrum Lewada jest wprawdzie uznanym instytutem badania opinii publicznej. Mimo to wyniki badań są często uważane za mało wiarygodne, ponieważ nawet w anonimowych ankietach telefonicznych wyrażanie przez obywateli rosyjskich krytycznych uwag na temat rosyjskich przywódców może być bardzo ryzykowne.